Ten komputer obok mnie jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ to jest pierwszy pecet. I może zabrzmi to abstrakcyjnie, ale to od tego komputera wzięły się pecety, które dziś stoją na waszych biurkach. To ten komputer IBM 5150 spopularyzował architekturę x86 Intela, której używamy do dziś. To z myślą o tym komputerze powstał pierwszy DOS od Microsoftu, który potem przekształcił się w Windowsa. To nie jest pierwszy komputer na świecie, jaki powstał, ani nawet nie pierwszy komputer osobisty, ale jest to pierwszy komputer klasy IBM PC, komputer, który jak się okazało zdominował rynek. Jeżeli mówimy o PC-tach, jakie znamy i kochamy dziś, to wszystko zaczęło się tutaj. Ten sprzęt jest naprawdę niesamowity, a historia jego powstania jest chyba jeszcze ciekawsza. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na podróż w czasie, gdzie pokażę Wam, jak rodziły się pecety, a także będziemy musieli tego staruszka troszeczkę ponaprawiać, no i przy odrobinie szczęścia pokażę Wam, jak się go używało i co on potrafi. Myślę, że zwłaszcza dla młodszych widzów istotny będzie kontekst, jak ten IBM PC powstał i co go w ogóle wyróżniało. Po pierwsze, jak mówiłem, to nie był pierwszy domowy komputer czy komputer osobisty. W tamtych czasach były sprzęty takie jak Apple II czy Commodore PET. Problemem jednak było to, że komputery te nie były ze sobą kompatybilne i oprogramowanie musiało być pisane z myślą o każdym komputerze. Jak można się domyślić, to wymagało dużo wysiłku od programistów i skutkowało tym, że musieli wybierać, na które komputery pisali aplikacje, no bo po prostu nie byli w stanie wydać programu na każdy, który się pojawił. I co ciekawe, to nawet IBM miał wcześniej swoje komputery osobiste, przykładowo taki jak IBM 5100. IBM jednak w tamtych czasach był kojarzony głównie z komputerami typu mainframe, czyli wielkimi komputerami, które zajmowały wręcz całe pokoje. IBM był też firmą, która była znana z biurokracji i stosunkowo wolnego działania, stąd też miała dość spory problem z szybko zmieniającym się rynkiem mikrokomputerów. Dla IBM rynek mikrokomputerów był troszeczkę problematyczny, bo coraz więcej firm używało na przykład komputerów Apple'a do prowadzenia biznesu, na przykład arkuszy kalkulacyjnych czy programów księgowych. I za rozwiązaniem tego problemu stał nie kto inny jak William Love, który starał się przekonać zarząd IBM do zainteresowania się rynkiem komputerów domowych. Co ciekawe, to na początku lat 80. on właśnie proponował zakup Atari i to w ogóle byłoby ciekawe, jak świat by się potoczył w takim scenariuszu. Natomiast zarząd IBM nie był chętny kupowaniu Atari i powiedzieli Williamowi, że ma miesiąc na stworzenie prototypu, który będzie stosunkowo tani w produkcji, no i oczywiście zaspokoi potrzeby rynku. William Love miał taki koncept, że IBM nie będzie wymyślało koła na nowo i zamiast projektować wszystko od zera, skorzystają z części, które są po prostu dostępne na rynku i zamówią je u podwykonawców. Zatrudnią zewnętrzną firmę do napisania software'u i jakoś to będzie. Całość miała być też otwartą architekturą. To znaczy IBM dawał schematy do tego, jak na przykład działają sloty rozszerzeń, tak żeby inne firmy mogły tworzyć karty rozszerzeń czy oprogramowanie. Elementem, który spinał w całość ten nowy komputer, był stworzony przez IBM BIOS, czyli Basic Input Output System. Oprogramowanie najniższego poziomu, które odpowiadało za komunikację poszczególnych elementów na płycie głównej. A skoro mieli na ten BIOS patent, to w teorii nikt nie mógł go użyć bez ich pozwolenia i miało to zapewnić kontrolę nad całą platformą. I taki drobny spoiler z historii, udało się to obejść, ale to będzie temat na inny dzień. Do komputera oczywiście potrzebny był procesor i jako kandydata na CPU rozważano wiele 16-bitowych opcji, w tym Motorola 68K czy Ziloga Z80. Inżynierom jednak szczególnie ciekawy wydał się produkt Intela o nazwie 8086, który był świeżynką w tamtym czasie. I niektóre źródła mówią o tym, że mógł być nawet to zbyt świeży procesor, natomiast inne źródła podają o tym, że była po prostu dużo słabsza dostępność tego procesora, więc finalnie postawiono na wariant 8088, praktycznie ten sam procesor, ale z 8-bitową szyną danych, co miało też spory plus, no bo pozwoliło po prostu obniżyć koszt takiego komputera. Prototyp płyty głównej udało się zrobić w nieco ponad miesiąc, a prototyp całego komputera powstał w niecałe 4 miesiące. Były jednak dwa drobne problemy. IBM potrzebował systemu operacyjnego i stosunkowo prostego języka programowania, jak na przykład Basic.
Tak się akurat złożyło, że w sprawie Basica rozmawiali z takim pewnym jegomościem, o którym może kiedyś słyszeliście. Nazywał się on Bill Gates, z takiej małej firmy Microsoft. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. IBM chciał, żeby Microsoft przygotował interpreter Basica dla ich komputera, a do tego jeszcze system operacyjny. Gates nie miał systemu operacyjnego i poradził, żeby IBM skontaktował się z Digital Research, który tworzył w tym czasie system CPM. Umowy jednak finalnie nie podpisano, bo Gary Kildall, założyciel firmy, nie stawił się na spotkaniu. Przedstawiciele IBM wzięli to dość mocno do siebie i wrócili do Microsoftu z pytaniem o system operacyjny. No i Gates nie mógł sobie od tak odpuścić takiej okazji i zaproponował IBM-owi, że on to się wszystkim zajmie i nie mają się w ogóle co przejmować, a tak w ogóle to nim wysmaży najlepszy system operacyjny na świecie do ich nowego komputerka. Co zabawne, jak mówiłem wcześniej, Microsoft nie miał wtedy systemu kompatybilnego z Intelem 8088 i zamiast napisać system od zera, bo wiadomo, deadline, to Gates miał plan. Taki kurde sprytny. There's a local company here in Seattle called Seattle Computer Products, a guy named Tim Patterson. He had done an operating system, very rudimentary operating system that was kind of like CPM. And we just told IBM, look, we'll go get this operating system from the small local company, we'll take care of it, we'll fix it up, and you can still do a PC. This is it. The operating system Tim Patterson wrote. He called it QDOS, the quick and dirty operating system. Microsoft and IBM called it PCDOS 1.0. And under any name, it looks an awful lot like CPM. I tak po kilku przeróbkach powstał PCDOS, którego później IBM rozwijało jako IBM-DOS. Ale co ciekawe, to umowa z Microsoftem nie zabraniała im licencjonowania tego systemu operacyjnego innym firmom, i tak powstał MS-DOS, który później przekształcił się w Windowsa, którego używamy dzisiaj. I ciężko w to uwierzyć, ale umowa, którą wtedy podpisano, no, zrobiła z Microsoftu praktycznie monopolistę na rynku systemów operacyjnych, ale to chyba jest historia na nieco inny odcinek. 12 sierpnia 1981 roku debiutowało to cudo, czyli IBM 5150. A computer expert will show you the system that's right for you. Show you how simple it is to get started and how IBM's easy to follow instructions and library of business and management software can help you solve your problems and give you a tool for modern times. Jego cena w podstawowym wariancie, to jest z 16 kilobajtami pamięci RAM, klawiaturą i brakiem napędów, wynosiła około $1600. Po uwzględnieniu inflacji to będzie jakieś $5400, czyli no 20 tysięcy złotych za najtańszy wariant. Odbiór sprzętu był bardzo pozytywny i w pierwszym roku IBM sprzedał 9 razy więcej sprzętu niż początkowo zakładali. W samym 83 roku sprzedano 750 tysięcy komputerów, a już w 84 roku zysk IBM-ów z komputerów osobistych był dwa razy większy niż Apple'a. IBM PC był hitem, ale to w sumie dlaczego? Co było w nim takiego specjalnego? Kto w ogóle kupował taki komputer i do czego go używał? Amerykański magazyn Byte stwierdził, że głównymi zasługami był ekran, który mógł wyświetlić 80 kolumn tekstu, oraz otwarta architektura, która pozwoliła hobbystom czy innym firmom tworzyć karty rozszerzeń. Była także dobra dokumentacja sprzętu, co umożliwiało naprawdę łatwe pisanie software'u, no a także całkiem dobrej jakości klawiatura. I to mogę potwierdzić, bo ten model F to waży chyba ze 3 kilo i jak pięknie brzmi. Ale żeby pokazać Wam, jak takiego komputera się używało i co mogliśmy z nim zrobić, to będziemy musieli zrobić kilka drobnych napraw. Więc wszystko fajnie, chciałoby się wręcz odpalić tą niesamowitą maszynę, tylko... Jak to zwykle z takimi komputerami, które mają już nieco ponad 40 lat na karku, muszą zdarzyć się pewne problemiki i tak się składa, że ten fantastyczny, cudowny monitor, który tutaj się znajduje, nie działa. I kupiłem go w stanie nieznanym i tak naprawdę zanim cokolwiek zaczniemy z tym komputerem robić, to musimy zdiagnozować, co z tym jegomościem jest nie tak. I ktoś z Was powie, masło, a to nie możesz sobie po prostu podłączyć innego monitora?
No, nie bardzo. Wiecie czemu? Bo złącze wideo jest 9-pinowe i to nie jest VGA, no i trzeba mieć po prostu odpowiednio stary monitor. I można sobie kupić konwerter przykładowo z tego złącza na HDMI i kosztuje jedyne 100 euro, więc... Może najpierw naprawmy ten monitor. Co fajne, udało mi się znaleźć schemat do tego monitora, co pewnie pomoże w diagnozie. A że sam bardzo mało wiem na temat monitorów kineskopowych, no to wybrałem się do najlepszego specjalisty, którego mam pod ręką. Czyli bohatera, którego możecie kojarzyć już z innych filmów, czyli mojego taty. Więc przy samym monitorze naprawdę mega przyfarciłem, bo okazało się, że wystarczyło wymienić bezpiecznik, od po 40 latach oryginalny miał już dość i się po prostu zdegradował. Tata dodatkowo sprawdził resztę komponentów, ale w sumie to nic podejrzanego nie udało nam się znaleźć. Natomiast najważniejsze było to, że po podłączeniu do prądu pojawiło się żarzenie na lampie, więc jest progres. Monitor 5151 nie miał żadnego menu ani nie wyświetlał nic sam z siebie, więc żeby sprawdzić, czy działa, trzeba było go podłączyć do komputera. I tak, okazało się, że monitor śmiga aż miło. Ale to w ogóle dobrze wygląda, ja cię kręcę. No. Ale ma długą poświatę. No. Ale to zobaczymy, bo to wiesz, on mnóstwo czasu nie chodził, nie? To była najfajniejsza naprawa ever, tak prawdę mówiąc, i przyczyna była dużo prostsza, niż bym się początkowo spodziewał. No to co, odpalmy ten komputer, bo on też sam w sobie ma jeszcze kilka drobnych mankamentów, o których to powiem wam, jak go już faktycznie odpalimy, więc zapraszam na ten proces. Budzimy się ze snu zimowego, pani IBM-ie. Czas troszeczkę popracować. No powiem wam, dawno już nie widziałem tego widoku dyskietek 5.25 i mamy DOS 2.1 boot C. To były naprawdę floppy te dyskietki, dobra. Oczywiście jak to zwykle bywa, musimy troszeczkę improwizować, bo jak widzieliście na tych przebitkach wcześniejszych jeszcze z monitora, to dysk twardy działał i normalnie ładował jeszcze DOS-a i bardzo możliwe, że właśnie wyzionął już ducha po tych ponad 40 latach. Tutaj mamy takie dwie liczby, tak? 201 oznacza błąd pamięci, a to jest, zdaje się, sektor pamięci, która no coś nie do końca działa. Tutaj akurat znalazłem dokumentację na ten temat, na takiej fajnej stronce, którą wam podlinkuję w opisie. No i widać, że chyba z biegiem czasu komputerkowi się po prostu pogorszyło. Więc plan jest taki, skoro wiemy, jaki jest teraz status, rozbieramy go na czynniki pierwsze, przeczyścimy wszystkie kontakty specjalnych kart, które znajdują się w środku. Życzę sobie szczęścia z diagnozowaniem ponad 40-letniego peceta. No to chyba proste powinno być, nie? No nie wiem, czy takie proste, trochę się stresuję, wiesz. To jest tak starego peceta jeszcze nie rozbierałem. No ale widzowie, chodźcie, musimy to zrobić. To trzeba rozebrać tego dziadka. Ten komputer jest wykonany z tak kurna grubej blachy. Teraz się tak nie robi obudów. Kiedyś to było. Kiedyś to były komputery, teraz to wszędzie tylko LEDy wpychają. I on tutaj całym nam tym pyskiem zjeżdża. Co widzowie, myśleliście, że otworzę i to będzie puste wszystko w środku, co? Nie ma. Dawniej komputery były naprawdę wypchane. I kurde, patrzę tak na te karty, stary, to PCB, co jest tutaj, to jest dłuższe niż 4090. I każda z tych płyt tutaj za coś odpowiada, za co to dopiero musimy sprawdzić. Widzowie, ten grubol to jest dysk twardy. To, dla kontekstu, współczesny dysk 3,5 cala. No ten taki, ciutkę większy. Ten dysk jest taki duży, pewnie dużo danych się na nim mieści, co? Nie. Ja mam taki plan, że chciałbym sobie powyciągać najpierw te wszystkie karty. Niektóre z tych kart, z tego co mi się wydaje, one mogą być w ogóle z RAM-em i to bardzo prawdopodobne, że któraś z tych kart jest winowajcą. Powolutku, tak żeby nic nie uszkodzić. Wiecie co, widzowie, tak patrzę na ten układ i myślę, że ten na pewno będzie oki. Widzicie te styki? Ja to przepłucuję zaraz. Co zrobisz? Przepucuję, wypucujemy, będzie czyste. Tu w ogóle na tyle tej płytki wygląda, jakby ktoś coś rzeźbił, ale jest spora szansa, że to w ogóle jest oryginalnie robione. To, co teraz wykręcam, to jest układ graficzny i dodatkowo port równoległy. Kurde, te karty tu, powiem wam, ta się tutaj serio ledwo mieści. Ła, nieźle, co?
Wyjście do monitora i do drukarki. Dobra, mamy tutaj kolejną karciochę. To jest praktycznie to samo, to co było w tym ostatnim slocie. I ja przypuszczam, że to są właśnie te karty z RAM-em. To jest w ogóle kontroler dysku. I tu jeszcze mamy jakieś dodatkowe dwie tasiemki. Ja pierniczę, stary patch. Taka dupna karta, zarządzanie dyskiem, nie? Ta karta z kolei służy do sterowania napędem dyskietek. Tak to wygląda. No i tutaj sobie musimy ściągnąć. Tu w ogóle można było dwie stacje dyskietek podłączyć. Kurde, patrzcie, wyciągnąłem teraz te wszystkie karty. No fajnie to wygląda, no ma to taki swój urok, nie? Spróbujemy najpierw tą stację dyskietek wyciągnąć. Do przodu to wyjeżdża, spoko. Tej tasiemki na razie nie odpinam, bo ona niestety ją można na odwrót wpiąć. A tego byśmy nie chcieli, więc na razie po prostu wyciągniemy ten napęd. O matko! I ja pierniczę, widzowie. Ten napęd to jest prawdziwy tank. Troszkę się zakurzyło przez te 40 lat. Dobra, wykręcimy sobie jeszcze dysk. A te śrubki tutaj nie są takie same, więc ktoś tu chyba coś kiedyś ciutkę kombinował, mi się wydaje, albo dokładał ten dysk. Dobra. Tylko uno momento. Ja pierniczę, stary. To jest ten dysk twardy, o który macie się nie martwić. Kamil zaproponował, żebyśmy zważyli ten dysk. 2 kilo ponad. Ten zasilacz, który tutaj jest, właśnie przeczytałem, on ma 230 watów, a jest po prostu przeogromny. W ogóle z tym przełącznikiem całe to odchodzi. Jedno jest, drugie jest. No i elegancko. No i patrzcie państwo, rozebraliśmy praktycznie cały komputer. Zajęło mi to 20 minut. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będą tutaj jakieś bardziej dziwne, niestandardowe rozwiązania. So far, so good. I tutaj mamy nasze serduszko. Intel 8088. A co zabawne, jak sobie zobaczycie, to tutaj niżej pod nim jest chip wyprodukowany przez AMD, więc no... Przewrotnie, zabawnie dość. Zresztą tych chipów od AMD, jak sobie popatrzycie, to całkiem sporo jest na tej płytce tak w ogóle. O, mamy to. Aż się cały spociłem ze stresu. Ło, ale się posypało z tej płyty głównej. Musimy to wszystko wydmuchać. Najbardziej martwi mnie zasilacz, to znaczy... Działać działa, jak sami widzieliście, ale pytanie, jak długo podziała. Co mi podpowiada mój pajęczy zmysł, to to, że dobrze byłoby go rozebrać i przedmuchać to raz, ale dwa, ja chyba zawiozę go do mojego taty, żeby po prostu zrobił przegląd kondensatorów. O kurka, o shit, tak, jedyne miejsce, w którym był wentylator, nie? Oj widzowie, ale bagno. Duże pudełko na zasilacze w środku, jakoś tak mało części, nie? Ach, ten brud jest taki cały przyklejony, trzeba to będzie na wilgotno zrobić. Tu. Dobra, słuchajcie, muszę na wilgotno przeczyścić ten komputer, bo jak sami widzieliście, ten brud się tutaj przez te lata po prostu zaczął kleić. No i innej opcji na ten moment nie widzę, tak więc ja się biorę za czyszczenie tego sprzętu, zewnętrznej obudowy, no i potem zaczniemy diagnozować tego kompa. Poczyściłem tą obudowę tyle, ile się dało. Wygląda dużo, dużo lepiej. Wcześniej niepotrzebnie te ząbki demontowałem, bo się okazuje, że to taki fajny tu jest mechanizm mocowania tego, że sobie o, ustawiamy i przesuwamy. To akurat fajnie było przemyślane, podoba mi się. I śrub, 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 śrub. No dobra, no to reszta. Dysk wjechał z powrotem, trzeba go przekręcić. No, idzie to powoli. No właśnie, ten zasilacz mi się trochę nie podoba. Do tego kondensatory są dość mocno wybrzuszone, a że w studio nie mam testera do kondensatorów, to znów wybrałem się do domu rodzinnego. O dziwo, pomimo wybrzuszeń, to kondensatory nadal trzymały parametry. Stwierdziłem jednak, że dla świętego spokoju zmienię je na nowe ze zgodnymi parametrami, tak żeby na pewno nic się komputerowi nie stało. Do tego postanowiliśmy też, że zajmiemy się rdzą wewnątrz obudowy zasilacza. Ot, musieliśmy drucianą końcówką usunąć korozję, a następnie zakonserwowaliśmy blachę cynkiem. Kolor oczywiście nie jest taki sam, ale to jest wnętrze zasilacza, więc myślę, że straszyć to nie będzie. Kondensatory zamówiłem do studio i musiałem je wlutować. Oczywiście pamiętając o dobrej polaryzacji. Moje luty nie są jakieś idealne, bo nadal się tego uczę, ale hej, jak na takiego leszcza jak ja, to chyba nie ma tragedii.
Dodatkowo postanowiłem wymienić wentylator. Ten, który był w zasilaczu, tak czy siak nie był już oryginalny, a kij wie, kiedy wyzionie on ducha. Zrobiłem więc tutaj taki trik, że wlutowałem sobie od takie standardowe pecetowe złącze wentylatorowe, więc jeśli kiedyś będę musiał w przyszłości zmienić wentylator, to będzie to po prostu dużo przyjemniejsze. No i co? Chwila prawdy. Czy to nie wybuchnie? Cykam się. No ten ładnie dmucha. No jak nie walnęło, to już nie walnie. Myślisz? No, myślę, że będzie git. Czyli operacja się powiodła? Tak, pacjent zmarł. Okej, więc jak sami widzicie, komputer jest już poskładany i udało nam się go doprowadzić do tego, żeby był w pełni działający. Był też problem z tym, że DOS nie chciał nam z dysku bootować i wywalało nam te błędy. Te błędy były powiązane z pamięcią i faktycznie, gdy te karty żeśmy wyczyścili im styki, to trzeba było jeszcze w tych takich deep switchach poustalać odpowiednio adresację, bo ona była troszeczkę pomieszana. Ale faktycznie, dzięki poustawianiu odpowiednio tych przełączników za pomocą dokumentacji. I komputer teraz widzi całą tą dostępną pamięć i mamy zabójcze 640 kB pamięci RAM. A jak to powiedział klasyk, 640 kB wystarczy każdemu. Co do samej klawiatury, ona nie była zbyt dobrze poskładana, więc tutaj trzeba było tą tylną zaślepkę poprawić, a także tutaj jest sklejony pewien element, bo był pęknięty, ale powiem wam, tak dobrze się to udało skleić, że praktycznie w ogóle tego nie widać. Ten monitor ma tutaj takie oto zaślepeczki, to jest już taka pożółkła, natomiast w tym miejscu nie było zaślepeczki, ale udało mi się ją wydrukować na drukarce 3D w takim, powiedzmy, retro kolorze, więc nie straszy nas tutaj żadna dziura. Tak więc takich rzeczy większych i drobniejszych było do poogarniania w tym komputerze naprawdę sporo, żeby przyprowadzić go do takiego naprawdę zadowalającego stanu. No i w końcu weźmy go, odpalmy i się nim pobawmy. Co ekstra, to razem z tym komputerem, zobaczcie, dostałem troszeczkę oryginalnego oprogramowania. Jak mniemam, to jest jakieś oprogramowanie księgowe. Zobaczcie, tak wyglądały oryginalne programy, które były sprzedawane na ten komputer. Zobaczcie, był IBM Personal Computer i mieliśmy 1982 Basic Software Group Incorporated. No i jako oprogramowanie to oczywiście dorzucali coś, żeby sobie poczytać przy okazji na klopie. Inventory Control and Analysis. To chłopaki, słuchajcie, będzie zadanie dla was, bo musimy zrobić inwentaryzację wszystkich sprzętów, które mamy. Myślę, że ta książka i oprogramowanie nam w tym pomoże. O, zobacz. $5,902. Ty, a co tu jest z tym małym druczkiem? A, tu jest napisane, żebyście zasubskrybowali i nie przegapili kolejnej części z tym kompem. No i tak, przejdziemy do uruchomienia tego komputera i zaczniemy od systemu operacyjnego PC DOS 1.0, czyli tego systemu, z którym ten komputer był początkowo sprzedawany. O historii tego systemu napomknąłem nieco wcześniej, więc zobaczmy, jak wyglądała pierwsza wersja DOS-a na systemy PC. Tak więc, moi drodzy, mamy tutaj przełącznik i robimy bardzo satysfakcjonujące klik. Dobra, to bierzemy naszego PC DOS 1.0, otwieramy nasz napęd dyskietek 5.25, wrzucamy. Tutaj z dysku akurat nam zaczął butować, ale się nie przejmujemy, zrobimy Ctrl-Alt-Delete. No i w sumie szybko poszło. Ten komputer nie miał żadnego wbudowanego zegara, więc musimy wprowadzić datę, czyli najpierw miesiąc, 10, później 14 dzień i 2024. No myślę, że ten komputer totalnie nie spodziewał się, że ponad 40 lat później ktoś będzie go chciał używać. Biedny IBM, chciał już po prostu odejść w pokoju, tymczasem ja wziąłem się za reanimację. No i jak możecie zobaczyć, mamy IBM Personal Computer DOS wersja 1.0, copyright IBM Corp. No i DOS jak to DOS. Tak naprawdę podstawowa funkcjonalność jest nadal taka sama, czyli robimy sobie dir i listujemy sobie wszystkie pliki. Ale jak zobaczycie, to w przypadku tego PC DOS-a, tej oryginalnej dyskietki, która była dołączana, mieliśmy bardzo dużo programów w Basicu. I tak naprawdę to Basic był takim podstawowym językiem programowania, w którym często powstawały programy na potrzeby ludzi, którzy je kupowali, tak? Czyli chcieliśmy policzyć coś, więc musieliśmy sobie to zaprogramować. Oczywiście mieliśmy tutaj kilka takich
takich programików dołączonych i sobie na nie teraz zerkniemy. I co ciekawe, to tutaj w tym komputerze w ogóle w EEPROM jest wbudowany BASIC, więc jeżeli nie mamy ani dyskietki, ani nawet dysku twardego, no to komputer po prostu włącza się bezpośrednio do BASIC-a. DOS dodatkowo te możliwości rozszerzał właśnie w uruchamianie programów skompilowanych bezpośrednio pod ten procesor, więc to można powiedzieć były takie trochę dwie niezależne od siebie rzeczy. No to słuchajcie, jak tego BASIC-a w takim razie odpalić? Więc wpiszemy sobie BASIC-a, BASIC-a, zaczyna mieć dyskietka i bardzo proszę, mamy version 1.0 IBM Personal Computer BASIC. Piszemy sobie na przykład 10, robimy sobie print, dajemy sobie w cudzysłów na przykład z Maslo, robimy Enter i w linijce 20 robimy instrukcję go to 10, czyli program będzie po prostu nieskończoną pętlą, która będzie wypisywała z Maslo. Jeżeli damy sobie Enter, to teraz wystarczy, że sobie wpiszemy run. No i teraz komputer do końca świata będzie wypisywał moją ksywę. No i dobra, możemy sobie dać teraz komendę files i dzięki temu wylistuje nam wszystkie pliki, które mamy na dyskietce. No i możemy sobie coś odpalić. Odpalmy sobie na przykład kalendarz i robimy sobie load calendar. Ale również w BASIC-u jest spoko to, że gdy sobie załadujemy jakiś program, to możemy sobie wcisnąć F1, czyli list. I jak widzicie, wtedy wywali nam wszystkie linijki i możemy sobie dokładnie podejrzeć, w jaki sposób program jest zbudowany. Widzowie, zagrałam IBM jakąś ładną muzyczkę. Co wy na to? Load music. O, i zobaczcie, mamy tutaj taki programik, który nam ładnie rysuje. Co nam rysuje? A takie pianinko. Natomiast nie dajcie się zwieść. To, co tutaj zostało wyrysowane, to nie jest bitmapa i to jest zrobione tylko i wyłącznie za pomocą znaków ASCII, o czym sobie za chwilę dokładnie jeszcze porozmawiamy. No i mamy tutaj do wyboru kilka piosenek. Klikamy E. I co zabawne, to stąd właśnie wziął się PC Speaker. Stąd, że IBM miał po prostu taki głośniczek. I do dzisiaj współczesne komputery mają podłączenie na PC Speaker. Możemy sobie załadować piłkę, ale tutaj zobaczycie też jedną rzecz. Zostajemy bardzo nieładnie zbesztani, że nie używamy kolorowego monitora ani kolorowej karty graficznej. Ten IBM, który my dzisiaj tutaj mamy, był sprzedawany z dwiema różnymi kartami graficznymi. My mamy kartę MDA, czyli kartę, która nie jest w ogóle w stanie wyświetlać ani żadnych bitmap, ani żadnych kolorów. Benefitem tej karty było to, że miała ona dużo bardziej ostry tekst. I gdy ktoś miał taki właśnie zielono-czarny monitor i używał go do pracy, to był to zdecydowanie lepszy wybór. Ale jeżeli ktoś z Was właśnie chciał się pobawić w jakiś sposób grafiką, bitmapami czy kolorami, to była opcja karty CGA, która właśnie była kolorowa, ale wtedy musieliście też mieć inny monitor, bo w czasie, kiedy ten komputer wyszedł, to IBM jeszcze nawet nie miał swojego kolorowego monitora i dopiero wprowadzili go 2 lata po produkcji. Więc na tym etapie jesteśmy dość ograniczeni, jeżeli chodzi o software, który mogę Wam pokazać, i tak naprawdę musimy skupiać się głównie na rzeczach tekstowych, a rzeczy, które wiążą się z grafiką, to zobaczycie sobie w drugiej części, która będzie już niebawem. Więc skoro już wiemy, jak wyglądał pierwszy PC-DOS, to możemy teraz zobaczyć, co kryje się na dysku twardym tego komputera i jakie skarby tam możemy znaleźć. Okej, i ładuje nam się pięknie, elegancko teraz system bezpośrednio z naszego dysku twardego, który ma zawrotną pojemność 10 MB. Jak możecie zobaczyć, tutaj na tym dysku z tym komputerem był MS-DOS w wersji już 5, czyli powiedziałbym już stosunkowo nowa wersja jak na komputer tej klasy. Tu możecie też zobaczyć, ile w sumie mieliśmy pamięci, czyli 640 KB, no i mamy około 500 KB wolnego. I ten dysk jest naprawdę bardzo ciekawą kopalnią wiedzy, bo udało nam się ustalić, skąd ten komputer w ogóle pochodzi, ale także zostało tutaj zrobionych kilka ciekawych modyfikacji. Jak możecie zobaczyć, do AutoExec'a ktoś tutaj zrobił w ogóle taki ładny skrypcik, takie choćby menu ze skrótami programów, które najprawdopodobniej były najczęściej używane. Cape Town Chemicals Main Menu. No właśnie, i co to jest ten Cape Town Chemicals? Kapsztat znajduje się w RPA, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ale jakimś cudem ten komputer pracował najprawdopodobniej w RPA, a teraz ja mam go tutaj w Polsce.
A żeby było jeszcze śmieszniej, to prawdopodobnie udało nam się znaleźć gościa na LinkedInie, który pracował na tym komputerze, bo było tutaj trochę dokumentów i napisaliśmy do niego wiadomość, ale no niestety nam nie odpisał. Z drugiej strony to też chyba dziwnie musiało wyglądać na zasadzie, że pewnego dnia jakiś random ci pisze na LinkedInie: siema, bo mam twój 40-letni komputer, pamiętasz? Dobra, to odpalmy sobie najpierw edytor tekstu, czyli WordStara. I możecie zobaczyć, że to jest właśnie wersja dla procesora 80, 88 i 86. WordStar, czyli program do edycji tekstu. Tak się pisało dokumenty, więc ja mogę powiedzieć, że hej, cześć, witajcie. Dzisiaj testujemy sobie IBM 5150. Oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego jak polskie znaki, że sobie robimy Alt i E i mamy nagle E. No ale wyobraź sobie, Łukasz, że ktoś w Kapsztadzie będzie ci teraz pisać polskie znaki, na przykład zarządź, rzuć, gąsił. Przyślijcie pomoc, bo wiem jak wyjść z Vima, ale nie wiem jak wyjść z WordStara. Zapisałeś? Też nie wiem jak zapisać. Dobra, zobaczmy księgi wieczyste, księgi. Run Asp Load. Professional Software Series. Porozmawiasz z nami, koleżko? O, możemy wprowadzić fakturę. O, mydli, mydli. Housekeeping? Housekeeping? Może display batch status? O, zobaczcie, ty, wylistowało, patrz, co? Tyle cashu mieli? Niesamowite jest to, że to był program księgowy z 83 roku, a w 98 oni jeszcze z tego korzystali, nie? IBM wylosował nam kolejną wróżbę. All the troubles you have will pass away very quickly. Więc świetnie, bo jak zrobimy upgrade tego kompa, to niektóre problemy nam faktycznie odejdą. Sobie odpalimy S-Calc. Pyk, pyk, pyk. No i nie chcę oczywiście odejmować temu komputerowi, ale w tym stanie, w jakim on jest, no to to jest troszeczkę taka maszyna do pisania na sterydach, tak to nazwijmy. No i zobaczcie, mamy piękny alkusz kalkulacyjny, to co? Nie wiem, 87... Widzowie, słuchajcie, tu jest nawet pomoc, jak używać pomocy. Tu mamy kolejną taką żarówjasną dyskietkę pomarańczową, na której jest napisane GAMES. Jest golf jakiś. O, to dla mnie. Spróbujmy odpalić teraz Killer Maze'a. D. Nie chcemy. Jo, ale to wygląda w ogóle. I patrzcie, to nawet nie jest jeden FPS, słuchajcie. To nawet nie jest jeden FPS, zobaczcie, możemy się odwrócić pewnie. O kurde, West. No, słuchajcie, to jest w ogóle piękne pseudo 3D. Teraz się podniecamy jakimiś cyberpunkami, to kurde była gierka, no nie? Patrzcie, to kurde była grafika. I mówiłem, że ten komputer nie potrafi wyświetlać bitmap, ale zobaczcie w jaki sprytny sposób za pomocą tych takich specjalnych znaków ASCII dało się narysować, można powiedzieć, grafikę, która była na swój sposób czytelna. Strzelimy sobie w O. Jeszcze takie dźwięki, patrzcie, widzieliście? Rakieta poleciała. Dobra, to bierzemy poziom pierwszy znowu i strzelamy na przykład teraz w W. Taki stary komputer, a tyle radości daje, no. I w ogóle tutaj te gry mają jakby trzy zakładki. Jestem w ogóle w szoku, ile na tej takiej dyskietce 360 kilo udało się upchać gier. Więc odpalmy sobie PC Golfa. Marcel chciał zobaczyć PC Golfa, więc zobaczmy PC Golfa. Device IO Error. Marcel, przykro mi. Też jest przykro. O, i tutaj mamy do przekładania. To jest jak... Marcel mówił, że to jest jak ta taka zabawka dla dzieci, że o, przekładamy sobie klocki. No i mamy na przykład Nevada Dice, czyli rzuty kością i jakieś punkty się zdoby... Nie wiem, jak się w to gra, ale piękna grafika, jak widać. Tak, i tutaj mamy na przykład zgaduj zgadulę, czyli zrobimy 5 i 3. O, znaleźliśmy jednego. Boogiemana. I teraz następny jeszcze jest gdzieś tutaj, damy go 5, na przykład 7. I jak sami widzieliście, gierki, które tutaj są dość prymitywne, przez to, że ten komputerek nie potrafił wyświetlać bitmap na tym etapie, ale też trzeba mieć świadomość tego, że to nigdy nie miał być w swoim założeniu komputer do gier. To miała być taka biznesowa maszyna. Komputer do arkuszy kalkulacyjnych, komputer do księgowości, te rzeczy, które pokazywałem wam wcześniej.
I jeżeli ktoś chciał sobie grać w latach 80., no to kupował sobie po prostu albo Atari, albo jakiegoś Commodora. Więc tak ten komputer wygląda w tej formie. I już na tym etapie chciałbym Was zaprosić na część drugą o tym komputerze, która będzie już niedługo. I tam zrobimy sobie upgrade tego komputera. Spróbujemy rozszerzyć jego możliwości, a także opowiem Wam, jak to się stało, że właśnie te komputery klasy IBM PC, czy tak zwane klony, zdominowały rynek komputerów, także po dziś dzień używamy, można powiedzieć, tej samej architektury. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Bye.